Czarodoro, tarachoro, trado, jargo, radogoj. Cóż to za dziwaczne słowa? Otóż są to słowiańskie słowa mocy, ale ile chwila, czy na pewno? W dzisiejszym odcinku wspólnie zgłębimy tajemnicę słowiańskich agm, czyli słów mocy. I przy okazji rozprawimy się z innymi słowiańskimi tematami, które budzą naprawdę wiele emocji, a są wyjątkowo modne i zmyślone? Jeżeli ta tematyka Was interesuje, zapraszam do oglądania. Cześć, ja mam na imię Natalia, a to jest kanał Paranormalia. Poruszam tu tematy, które mnie bardzo pasjonują i intrygują. Dawne wierzenia, kulty, przesądy, trudne do wyjaśnienia zjawiska oraz tematy z zakresu lifestyle'u i macierzyństwa. Jeżeli jesteś na tym kanale po raz pierwszy, zachęcam do pozostawienia subskrypcji i zagoszczenia tutaj na dłużej. Wchodząc na główną stronę mojego kanału, znajdziesz całą playlistę poświęconą wierzeniom Słowian. Jeżeli chciałabyś dowiedzieć się więcej o współczesnym rodzimowierstwie słowiańskim, świętach Słowian i słowiańskich wierzeniach, znajdziesz tam naprawdę dużo ciekawych filmów. Czarodoro, tarachoro, radogoj. Co to jest i o co w tym chodzi? Czemu ten temat wywołuje tyle emocji i jest tak intrygujący? Zacznijmy od tego, czym są te agmy. Jak już wspominałam, pod tym tajemniczym słowem kryją się słowiańskie mantry, czy też słowa mocy. Są one odpowiednikami mantr, które leżą w zasadzie u podstaw hinduizmu. Taki nasz, wiecie, słowiański odpowiednik. Natomiast samo słowo agma ma oznaczać magię lub żar. Zwolennicy słowiańskich mantr mówią, że działają one w zasadzie tak samo jak te buddyjskie. Opowiadane lub śpiewane mogą wprowadzać nas w trans, pozwalać na bardziej efektywną medytację oraz oczywiście najważniejsze, czyli wibrować energią dźwięku, który wypowiadamy i który ma oddziaływać na naszą rzeczywistość, na nasze zdrowie, życie miłosne czy też dobrostan. Każda z mantr, a jest ich około 25, wypowiadana ma swoją wibrację, swoją energię, która rzekomo ma na nas oddziaływać i rzekomo oddziaływała na naszych słowiańskich przodków. I tak na przykład agma tarochoro wnosi energię miłości i dobrobytu, czarodoro wspomaga walkę o własne marzenia, przyciąga szczęście i rozwija dar jasnowidzenia. Mantra radogoj ochrania i otacza opieką przodków. A agma trado daje siły i mocy oraz pomaga podejmować dobre decyzje. Istnieje jeszcze mantra vese, istra, gara, targa, jarga. Jak wspomniałam, jest ich aż 25. Swego czasu, zaledwie parę lat temu, temat słowiańskich mantr był naprawdę bardzo popularny, tak samo jak temat run słowiańskich, czy też gimnastyki słowiańskiej, do czego też przejdę w dalszej części filmu. Później zainteresowanie nimi spadło, ale przez ostatnie dni zauważalnie wraca, a to za sprawą piosenki Justyny Steczkowskiej do Eurowizji, która nosi tytuł Witcher Tarochoro. Piosenka jest po angielsku, jednak pani Justyna w refrenie śpiewa te słowiańskie mantry. Piosenka wzbudza duże zainteresowanie, ludzie się nią ekscytują, ma słowiański vibe ze sprawą właśnie tych dziwnych słów użytych w refrenie. Już widziałam teorie spiskowe pod teledyskiem do piosenki na YouTube, jakoby utwory miały być swoistym zaklęciem Justyny Steczkowskiej i na pewno kryje się pod nim drugie dno. Nawet dzisiaj rano pod jednym TikTokiem na temat tej piosenki do Eurowizji ktoś mnie oznaczył i zapytał, czy coś takiego w ogóle istnieje. Zarówno tam odpowiedziałam oraz tutaj już Wam mówię, że tak, rzeczywiście coś takiego istnieje. Przed chwilą wyjaśniałam, czym są te mantry i jakie jest ich znaczenie, jednak czy jest to aby na pewno słowiańskie i na pewno
historycznie potwierdzone. Niestety, ale muszę Was rozczarować. Źródła historyczne nie potwierdzają istnienia słowiańskich mantr. Dlatego też badacze słowiańszczyzny, wierzeń i ludowości są zgodni w stwierdzeniu, że jest to taki współczesny wymysł, bardzo mocno utożsamiany z New Age i ezoteryką. Współcześni rodzimowiercy słowiańscy często bardzo negatywnie podchodzą do tematu słowiańskich słów mocy, mówiąc, że to hochsztaplerka i zbędny współczesny wymysł, który ma kręcić biznes na słowiańskich wierzeniach. Niestety o słowiańskich słowach mocy nie ma nawet wzmianki w żadnych książkach dotyczących antropologii, etnografii, w badaniach archeologicznych. Nie ma absolutnie żadnych przekazów, jakoby agmy występowały u naszych przodków. Także tak, mantry istnieją, ale istnieją współcześnie. Są takim współczesnym tworem, który próbuje się usilnie podpiąć pod prawdziwe słowiańskie tradycje i taką zapomnianą słowiańską historię. Wspomniałam Wam o gimnastyce słowiańskiej oraz o słowiańskich runach. Te tematy również wywołują wiele emocji i dzielą środowisko Słowian i ludzi pasjonujących się szeroko pojętą duchowością. No bo z jednej strony fajnie by było, jakby te agmy, gimnastyka słowiańska, runy miały swoje prawdziwe źródła w historii naszych przodków. Ludzie pewnie korzystaliby z tego i to by było no naprawdę piękne. Tymczasem najprawdopodobniej coś takiego jak słowiańskie runy nie istniało. Dotychczas nie znaleziono na to dowodów, a więc poruszamy się w sferze domysłów. Wiemy, że Germanie posługiwali się runami, być może niektórzy Słowianie je od nich jakby przejęli. No nie było o to trudno, bo przecież te ludy żyły blisko siebie, ale wciąż runy germańskie to nie runy Słowian. Wiemy, że Słowianie używali pisma karbowego, a później ludy ze wschodu posługiwały się cyrylicą. Przede wszystkim wiemy też, że nie mamy dowodów również na to, że nasi przodkowie nie mieli pisma. Po prostu jeszcze tego nie odkryliśmy. Chociaż w kronikach są na ten temat wzmianki. No ale wiadomo, wzmianki to za mało, żeby uznać coś za pewnik. Nawet w jednym z ostatnich odcinków z Aleksandrą Seligą, autorką książek Głoboże i wykładowczynią na uniwersytecie. Pozdrawiam Cię gorąco, jeśli to oglądasz. W naszym wspólnym odcinku o tym, czemu nie uczymy się mitologii Słowian w szkole, mocno poruszałyśmy temat kronik, fantazji kronikarzy i tego, jak ubogie mamy źródła na temat Słowian. No niestety. Jeżeli nie oglądaliście tego odcinka, to link zostawiam Wam w opisie. Jednak brak dowodów historycznych nie przeszkadza w tworzeniu coraz to nowych talii słowiańskich run, czy książek o runach słowiańskich. Jeżeli interesuje Was ta tematyka i chcielibyście zgłębić temat, to pamiętajcie, że mówiąc o runach słowiańskich, poruszamy się w sferze domysłów. Nie inaczej sprawa ma się z gimnastyką słowiańską. Wiem, brzmi to mistycznie i naprawdę fantastycznie by było, jakby były dowody na to, że nasi przodkowie coś takiego praktykowali. Niestety, to kolejny współczesny wymysł, do którego dopisywana jest filozofia ezoteryczna. Że dzięki takiej gimnastyce kobieta odczuwa swoją żeńską energię, że może znaleźć miłość i harmonię i tak dalej. Można znaleźć kursy słowiańskiej gimnastyki, filmy instruktażowe, no to nie ma nic wspólnego ze Słowianami, a jedynie doklejona jest do tego jakby nazwa i marketing na ludowość, słowiańskość i kontakt ze swoimi przodkami. Tymczasem, kiedy zanurzymy się w temat gimnastyki słowiańskiej i jakie są jej korzenie, szybko dojdziemy do wniosku, że bliżej jej do wszystkim dobrze znanej jogi, czy też do pozycji wiązań rodem z BDSM oraz też do Wicca, gdzie to twórca Wicca Gerald Gardner miał wprowadzić pozycję związaniami rąk do rytuałów inicjacyjnych. Bez problemu możemy znaleźć nawet grafiki wyjaśniające w książkach o Wicca, które są naprawdę no jeden do jeden z pozycjami w słowiańskiej gimnastyce. Jak już wspominałam, temat mantr słowiańskich, czy też run oraz gimnastyki wywołuje spore emocje i dzieli środowiska innowierców i pasjonatów duchowości. Jedni to praktykują, wierząc, że
przynosi to pożądane efekty, a drudzy mocno krytykują. Szczerze mówiąc, nie dziwię się zupełnie rodzimowiercom, że temat ten jest dla nich tak, no można powiedzieć, triggerujący. Rzeczywiście w ostatnich latach można było zaobserwować dużą popularność i wykwit różnych praktyk stricte ezoterycznych, stricte z ruchu New Age, gdzie mamy zlepek różnych kultur, różnych technik i do tego usilnie doklejane było słowo słowiańskie. To takie typowe zagrywki marketingowe, jak wcześniej wspominałam, intrygowanie i zachęcanie do kupienia książki, do wykupienia kursu, czy też do czegokolwiek innego, tym, że coś jest nasze rodzime, takie wiecie, z korzeniami. Szczerze mówiąc, nie wydaje mi się to uczciwe, bo osoba nie interesująca się historią może być wręcz omamiona takimi słodkimi słowami, że jakieś runy były przekazywane z dziada, z pradziada, z pokolenia na pokolenie i pozy w gimnastyce słowiańskiej również i mantry. To wszystko ma głębokie korzenie, powiązania energetyczne z przodkami i tak dalej. W konfrontacji z prawdą można poczuć się oszukanym. To jest coś, co wykracza dużo dalej poza eklektyzm wyznaniowy, który również przez niektórych współczesnych rodzimowierców jest dosyć niezrozumiały i dużo sporów wywołuje łączenie chociażby rodzimowierstwa z Wicca. I o ile eklektyzm i wybieranie własnej ścieżki rozumiem doskonale, bo każdy z nas ma prawo wierzyć w co chce. Każdy z nas ma prawo do tworzenia swojej drogi wyznaniowej w taki sposób, aby była ona bezpieczna i harmonijna. Ktoś znajdzie to w eklektyzmie, a ktoś inny w sztywnych zasadach. O tyle w temacie Agm Mantr i gimnastyki run Słowian jest to już moim zdaniem przekraczanie jakiejś granicy. I ktoś teraz może zapytać, no to co, Słowianie nic nie mieli? Oczywiście, że mieli. Różnorodne pieśni ludowe, kolędy, pieśni kupalne, mieli tańce, symbole, lunula, swarzyca, rytuały przy ogniskach, tradycje, które po dziś dzień zachowały się w naszych domach, o których też swoją drogą na kanale już opowiadałam. Nie jestem ekspertką od słowiańskiej wiary, nie jestem archeologiem ani etnologiem. Moja wiedza opiera się na książkach, które wchłonęłam i prywatnych rozmowach z rodzimowiercami, z większym i mniejszym bagażem doświadczeń. Jednak w moim odczuciu rodzimowierstwo słowiańskie, słowiańska wiara, to jest takie wyznanie, którego praktyka w dużej mierze opiera się na celebrowaniu dnia, docenianiu małych rzeczy, relacji ludzkich i życia w zgodzie ze zmianami, jakie zachodzą w przyrodzie i z bogami. Ta prostota jest tym, co jest w tym wszystkim najpiękniejsze i tak dużo osób jest tym właśnie zafascynowanych. Dlatego, jeżeli natraficie kiedyś na jakieś intrygujące praktyki, które mają być słowiańskie, warto sprawdzić, czy aby na pewno takie są, czy ma to swoje potwierdzenie w źródłach historycznych, a dopiero potem z pełną świadomością można decydować, czy chce się czemuś poświęcać swój czas, czy też nie. Przyznajcie, że to rozsądne podejście. Na koniec dodam, że tym filmem i tym, co tu mówiłam, nie miałam na celu nikogo urazić. Ja jestem bardzo otwartym człowiekiem i nie ingeruję w praktyki wierzenia innych ludzi. Uważam, że każdy może robić, co chce, wierzyć w co chce i żyć tak jak chcę i to jest spoko, póki nie krzywdzimy innych. I swoją drogą znam bardzo dużo ludzi, którzy używają run słowiańskich codziennie praktycznie, którzy ćwiczyli słowiańską jogę, czy też słuchali mantr słowiańskich. I nikt nie powinien wmawiać innym, w co mają wierzyć i co praktykować. Tym filmem chciałam jedynie uczulić, że takie zjawisko dolepiania do słowiańskości różnych New Age'owych praktyk występuje i warto być tego świadomym. Dla mnie temat mantr słowiańskich jest szalenie fascynujący i mimo, że zdaję sobie sprawę z tego, że Agmy nie mają potwierdzenia w historii, to i tak zdarzało się, że sama ich słuchałam. Czekam na Wasze komentarze, jestem bardzo ciekawa, co o tym sądzicie, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Jeżeli nie macie pomysłu na komentarz, wystarczy zostawić w komentarzu emotkę, no bardzo mi tym pomożecie. A jeżeli film się Wam podobał, bardzo proszę o kciuka w górę, subskrybowanie kanału i udostępnienie tego filmu dalej. Sława!